A więc witamy w telewizji wlaptetowej ponownie. Redaktor Siurek? I redaktor Łodyżko. Tak, tak, tak. Co tym razem? Co tym razem? Różowo-biało? Tak jest. I różowo, i biało. Tak, tym razem w Warszawie się sporo działo. W tą sobotę mieliśmy okazję zobaczyć dwa jakże różne spojrzenia na działania w przestrzeni miejskiej. Jedno bardzo mobilne, czyli o wlepce, która nigdy nie opuściła środków komunikacji miejskiej. A drugie bardziej takie współczesne, zachodnie, czyli jak to tutaj jedna z firm odzieżowych wspiera działania streetartowe. No tak, no to wspieranie takie komercyjne, nieciekawie, ale to się dzieje i będzie się dziać więcej, bo kasa będzie wchodzić w street art. Bo ma szansę, ale my może się jeszcze w tym undergroundzie utrzymamy, co? No, jak najbardziej myślę, że damy radę, tak jest, w imię Suczego Różu. A więc w imię Suczego Różu, juhu! Tak jest. Cześć! Zapraszamy. Lepiej jakiś incognito, nie? Bo w ogóle... Dobra, czyli mister incognito, który w dniu dzisiejszym, w to piękne sobotnie popołudnie, opowie nam coś, co się dzieje na ulicy Śniadeckiej, stary. Właśnie powiedz mi, gdyż to już drugi raz mamy przyjemność bycia tutaj, co nie za twoim tutaj pośrednictwem. Powiedz nam coś po prostu o tej akcji. Tutaj. Akcja jest zorganizowana przez sklep Frontline, czyli przez dystrybutora firmy Carhartt. Jest to street art jam zorganizowany z okazji drugich urodzin firmy w Polsce. Firma, jak wszyscy prawie wiedzą, jest bardzo mocno związana z kulturą uliczną, więc też jakby bierze udział w tego typu eventach. No dobra, ale jak mówisz, że jest związana z kulturą uliczną, to znaczy co? To znaczy to, że jakby pod swoimi skrzydłami ma wielu artystów, którzy robią rzeczy na ulicy przede wszystkim, nie tylko, na całym świecie. Te osoby są sponsorowane przez nich i tak dalej. Też umożliwiano jakby tutaj, wiesz, robienie tego typu akcji jak dzisiaj. Czyli rozumiem, że na tą akcję część jakichś tam finansów dostaliście od... Pewnie. To jest jakby, wiesz, organizowana rzecz przeze mnie, przez mój sklep tutaj i oni o tym wiedzą, dla nich to jest bardzo fajna opcja. Wiesz, na przykład wszystkie sklepy Carhartta w Europie są zbombione czy tam obklejone przez ludzi, którzy robią jakieś poważne rzeczy. Czyli nie boją się street artu, nie boją się... Nie, no stary, no generalnie, wiesz, to jest normalna opcja. No, jest to normalna forma jakiegoś działania, prawda, więc jest to okej, no u nas tylko w Polsce jest chyba takie nastawienie, że wiesz. Powiedz mi, czy to właśnie nie jest za dużo, powiedzmy, w tym marketingu, a za mało tego, powiedzmy, street artu? Nie, dlaczego? Ja myślę, że jest to okej, wiesz, to wiesz, akcja na zewnątrz nie jest w ogóle związana z jakimikolwiek działaniami komercyjnymi. Działania komercyjne są w środku, w sklepie, wiesz, chcesz przejść, możesz coś kupić, ja mam to w nosie, wiesz, ja robię na przykład dla znajomych to na zewnątrz, dlatego, żeby mogli przejść, pokazać się i żeby ludzie mogli coś zobaczyć, wiesz. Jest dużo fajnych twórców, robią fajne rzeczy. Ludzie, wiesz, jeżeli czegoś nie zobaczą, bo nie zwracają na to uwagi, akurat na ulicy, to jeżeli mnie pokażesz wprost czasami, to nie otworzysz im oczu. Witamy. Dzisiaj jesteśmy na wystawie wlepkowej w Galerii Zoja. Oto mam przyjemność porozmawiać z legendarnym tutaj warszawskim wlepkarzem autobusowym, Frikiem. Friku, powiedz mi właśnie, dlaczego te wlepki nigdy nie wyszły na ulicę? Chyba zapomniał języka. Jeszcze raz spróbujemy. Friko, odpowiedz mi na proste pytanie. Dlaczego te wlepki tylko pojawiały się w autobusach? Ale to nieprawda, bzdura w ogóle. Nie, no nie zgadzam się kompletnie, co pan redaktor przed chwilą powiedział, bo wlepki pojawiały się też i w tramwajach na przykład, pojawiały się też w metrze. Po prostu szlak mnie trafia, jak mam wlepić w nowym autobusie. No nie mogę, no po prostu Ikarus to jest miejsce, w którym mogę sobie po prostu całą ścianę wziąć dla siebie, bo czuję, że to jest mój autobus, że jest jakiś taki
polski. Mimo, że nie jest polski, ale po prostu no jest taki mój po prostu kochany i karusik. I to jest piękne po prostu, jak on jest taki wyrzezany czasem, jak on jest taki trochę brudny, jak skrzypi, jak dźwięczy. W ogóle te wlepki są inaczej też odbierane. W tym. Czyli rozumiem, że po prostu razem z odchodzącymi właśnie w Dolamusa i karusami odejdą też pewna część po prostu działań wlepkarskich. No tak jak ci mówiłem, no ważny jest ten kontekst przy tworzeniu wlepek, to one były jednak tworzone do autobusów, no i konkretnie ten model Ikarus to przeważał wtedy, kiedy wlep skład był na fali i w tej największej w ogóle okresie świetności. Dziękuję ci bardzo. Może coś jeszcze chcesz dodać dla widzów telewizji Wlepnet? Ja się bardzo zmęczyłem, już nie mam siły. Ja również. Znaczy walczymy ze stereotypem wlepki jako wandalizmu, że to jednak ma swój sens, jest to jakiś tam rodzaj folkloru miejskiego, który się wykształcił w Warszawie nie tylko. No i chcemy Państwa zachęcić do obejrzenia i zapoznania się z tym. Niekoniecznie może polubienia, ale że pokazanie, że takie coś istnieje. Nie wszyscy z nas jeżdżą autobusami czy środkami komunikacji miejskiej. Tak jest, więc mogli tego nie widzieć, natomiast mogą to zobaczyć u nas, mogą na naszych stronach, mogą też u nas kupić cały czas. Przypominam. Panie zastanawiałeś od tego punktu, więc nie Jak ty tam zaczynałeś lepić? Jak to w ogóle wyglądało, powiedzmy, w tych latach 90? Ja to zaczynałem lepić w ten sposób, że jak jeździłem na uczelnię zatłoczonym tramwajem, rozpychając się łokciami, bo nie było innej opcji, żeby wsiąść, to wkurzony na maksa, z pianą na ustach, czytałem wlepkę Pinokia, tudzież wlepkę Lepców, tudzież inne wlepki. I jak ja przeczytałem sobie taką wlepkę, wydaje mi się, że okrętonie, kapitanie, wsiadając do tramwaju z rozpędu, to po prostu inne fazy, wiesz, inna częstotliwość. W głowie zaczynała świtać. Pobudzała. Tak, i ci ludzie prychający, kichający, warczący zaczęli być zabawni, a nie ten. I bez żadnego dopalania człowiek robił się wesoły. W związku z tym stwierdziłem, że ja też mam parę pomysłów, bo to jest ten typ humoru, co ja łapię. Więc stwierdziłem, że ja też postaram się, zobaczę, powlepiam, zobaczę, jaki będzie odzew. Nie? Czy ja też sprzedam, może, czy sprzedam to może złe słowo, pokażę parę moich myśli na ten temat, bo jednak tworzywo robią inaczej niż my. Inne mieli fazy, to dobrze. No i podaj, 30 bodajże kwietnia 99 roku o godzinie 15 mniej więcej wsiadłem w 19, bo akurat podjechała Make i pierwsza wlepka poleciała i to był kiks, bo tam wlepiłem wlepkę z Ikarusem. No ale potem już było lepiej. Potem już było lepiej, bo na przykład jeden z moich kumpli wlepkarzy po raz pierwszy z rozpędu wlepił do góry nogami. Więc jeszcze takiego wielkiego kiksu nie popełniłem. No i potem zacząłem to wlepiać. Potem Stron dołączył do mnie niedługo później, bo on miał jeszcze inne pomysły na wlepki. A potem to zacząłem bardziej w to wchodzić, więc tematy były już nie tylko autobusowo-miejskie i tak dalej, no i tak poszło, no. No i wiesz. Prestiż.